Cześć wszystkim, z tej strony Adik, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z dzisiejszego Made the Fourth. Dzisiaj postanowiłem Wam przedstawić event, który jest w Fortnite. Jest to gwiezdnowojenny event, również związany z Made the Fourth. Tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku na sam początek, mamy miecze świetlne i karabin blasterowy E11. Proszę bardzo. Helikoptery dodali, to nie jest ważne, jeszcze mamy skiny gwiezdnowojenne. A, i Bigfoot i to, nieważne. Dostaliśmy wyzwania na Made the Fourth, oczywiście, ale najpierw pójdziemy do sklepu. W sklepie mamy masę rzeczy gwiezdnowojennych. Mamy Kylo Rena, mamy tutaj różne rzeczy z epizodu 9. Tutaj również, tylko że w innych pakietach, mam wrażenie. Co jeszcze? Tutaj mamy różne pozostałe. Tutaj mamy X-Wing ze Eskadry Vanguard, to było ze Star Wars Squadrons. Mamy Y-Winga od Zori Bliss, mamy myśliwce najwyższego porządku, mamy szturmowca imperialnego. Mamy jeszcze rzeczy z księgi Boby Fetta. Mamy Krasantana, mamy Fennec Shand, mamy Boba Fetta na dole, dokładnie. No i to tyle z rzeczy gwiezdnowojennych w sklepie. Znaczy to tyle, dużo jest ich. Aczkolwiek nie ma nic nowego. To niestety na minus. Ja sobie zmienię jeszcze skinka szybko i polecimy jakimś gwiezdnowojennym. Okej, jesteśmy już w menu. Już zmieniłem wszystko i mamy zadania z 4 maja. Wyląduj po posterunku szturmowców i skończ wśród 25 najlepszych. Mamy zaznaczone te posterunki na mapie, do jednego się jeszcze wybierzemy w tym odcinku. Wykonaj zlecenie od szturmowca, no to pewnie kolejna rzecz taka, żeby pogadać po prostu i dostajemy zadanko i trzeba to zrobić. Zablokuj uderzenie mieczem świetlnym. No, na mapie będą rozrzucone miecze świetlne jako itemy, więc po prostu musimy ich użyć, zablokować uderzenia, no cokolwiek. Zrań przeciwników z odległości 30 metrów z karabinu, do 30 metrów z karabinu blasterowego E11, czyli po prostu starcie na dosyć bliski dystans z E11. Spoko. I przeprowadź pojazd z szosy Chonkerso do trocinowego tartaku lub trocinowego tartaku do posterunku szturmowców. Czyli znowu mamy posterunki szturmowców i musimy z nazwanej lokacji go przetransportować. I za wykonanie wszystkich 5 zadań dostajemy sztandar imperialny. A tutaj. O, jeszcze jest jedno. Przetrwaj fazę burzy nosząc miecz świetlny. No, czyli po prostu musimy mieć miecz świetlny w eku i przetrwać kolejne fazy burzowe. Okej. Więc tak to się prezentuje. No i co? I myślę, żeby polecić sobie na właśnie na posterunek szturmowców i zobaczymy, jak to wygląda. Także widzimy się za chwilę, jak już będę lądował. Ok, więc już podchodzę do lądowania. Tutaj gdzieś będzie posterunek szturmowców, tak przynajmniej pokazywała mapa. Zobaczymy. O, mamy przyjaciela. Trzeba się będzie go pozbyć szybko. dobra. To jest posterunek szturmowców? Tak, to jest to. Dobra. Szybkie pozbycie się tych i mamy E11. Proszę bardzo. Zakładam, że będzie ona działała tak jak blaster najwyższego porządku, czy tam tego ostatecznego porządku. Wcześniej, tak mi się wydaje. Ale to jeszcze zaraz sprawdzimy. O! Mamy już. Okej. Przez przypadek trafiłem szturmowców, ale pomijmy. Okej, znowu podchodzimy do lądowania. Ogólnie jeśli chodzi o E11, to nie jest to jakaś mega przyjemna broń, szczerze mówiąc. W sensie fajne jest to, że nie potrzeba do niej amunicji i po prostu się nawala. To jest na pewno spoko. Natomiast co do samego jej działania, no to pozostaje dużo do życzenia. Jej celność jest średnia i w ogóle. Jakiś taki średni vibe. No ale mogę sobie kupić, bo czemu nie? Okej. Szturmowcze, czy masz jakieś zadanie? Zlikwiduj wrogiego gracza, spoko. Cyk.
Tak w sumie stwierdzam, że ta jedenastka nie jest aż taka zła. W sensie na początku wydawała mi się gorsza, a teraz jest ogólnie spoko. Relatywnie nieźle się tym gra. O, i zadanie szturmowca zrobione. O, i proszę bardzo, mamy miecz świetlny. To jest miecz... jest miecz Mace Windu. Wow, wow. To strzela. Okej. No dawaj, wal. Okej, wszystko zablokowane. Okej. Mogę powiedzieć, z czym do ludzi, naprawdę. Coś tak nie mógł trafić. Tu mamy kolejny mieczyk, czy to jest taki sam, czy nie? Tym razem mamy miecz Luka. Proszę bardzo. Zobaczymy, czy się uda wbić to, żeby być w 25. Bardzo możliwe, że się uda. Jednak też lądowaliśmy na tym posterunku. Jeszcze muszę ten damage z 11 zrobić, ten pojazd doprowadzić i przetrwać fazę burzy niosąc miecz świetlny. No to tutaj będą pierwsze jakieś, pewnie. Na czacie się wyświetliło, że spala z karabinu E11. Niekoniecznie spala, bardziej wypala dziurę, ale załóżmy. To jest Luka, dobra. Tego nie potrzebuję. Ten już mam. O, mamy pierwszą fazę burzy z mieczem świetlnym. Właśnie się naliczyła. O, 25 najlepszych, proszę bardzo. To już też zrobione. Także jak widzicie, te zadania ogólnie bardzo szybko się nabijają. Tutaj nie ma jakoś mega dużo trudności z tym związanych. Aj, aj, aj. Dobra. Mamy go. A, tamten spadł, fajnie. O, bitwa na miecze świetlne, chodź tu. Ajajaj, no nie tak. Ale dobra, widzicie, jeszcze wbiliśmy to z blasterami, bo załatwiliśmy tych dwóch. No to kozak ogólnie. Okej, okay, więc znowu lądujemy. Tym razem mamy zadanko z dojechaniem pojazdem, stąd do posterunku szturmowców. Zaraz znajdę jakiś pojazd i po prostu szybko przejedziemy. Dosłownie szybko, bo wy to nie będziecie mieli nawet na przyspieszeniu, więc no. Okej, okay. Jest jakaś ciężarówka, można jechać. Okej, mamy posterunek szturmowców. Dotarłem. Okej, ten koleś będzie do mnie strzelał, czy nie? Nie strzela póki co. Dobra, 11 znowu. Nie, jest spoko ogólnie ta broń. Tylko trzeba było się trochę jej poduczyć. I nie ma celności pierwszego strzału, o tym też warto pamiętać. Szczerze, tą brońkę chyba bym trochę porównał do PM-a, jeśli o to chodzi. W sensie jest bardzo skuteczna na bliski dystans. Tego się nie spodziewałem.
Jest bardzo skuteczna na bliski dystans, na dalszy tak średnio, chyba że obiekt jest duży, to wtedy można walić, a tak to to... No to jest średnio. W ogóle zrobiliśmy już wszystkie zadanka i dostaliśmy też ten sztandar. Zostało tylko to z bieganiem w fazach burzy z mieczem świetlnym, ale no to już, to jest już takie zadanko, co chyba nie ma co zanudzać tym na odcinku, więc teraz widzimy się już jak będę w menu na takie podsumowanie. Więc tak się prezentuje sztandar, który dostajemy. Ogólnie jest to taka fajna rzecz, jeśli ktoś chce sobie to ustawić, no to czemu nie? Dodatkowo fajne jest to, że w tym evencie też dostajemy expa za te zadania, także dostaliśmy w zasadzie przez te 5 zadań 150 tysięcy expa. Jeszcze 30 tysięcy będzie za zrobienie tego zadania z mieczem. Dokładnie. No i co? No i to tyle z tego eventu. Jak go oceniam? No ogólnie rzecz biorąc, myślałem, że będzie trochę więcej jakichś nowości. W sensie, bo to raczej jest po prostu to, co było, tylko trochę innych. Tylko trochę innym wyglądzie, powiedzmy. Plus te same skiny w sklepie. No, myślałem, że będzie trochę co innego. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jest całkiem spoko. I jeśli lubicie Gwiezdne Wojny, lubicie Fortnite, no to na pewno fajny smaczek. Także to tyle z tego odcinka. Niech moc będzie z wami i czekajcie na kolejny film. Także do usłyszenia.